Cześć wszystkim. Dzisiaj planowana jest troszkę rozszerzona pyterka po moich okolicach, ponieważ będę chciał przetestować pewne zmiany wprowadzone w rowerze. Dlatego też będzie zróżnicowana nawierzchnia, co pewnie spowodowało, że większość się domyśla, o jakie zmiany chodzi. Ale o tym dokładnie później, jak się wydostaniemy z miasta. Zapraszam. Niestety też mocny wiatr. Wczoraj porywy wiatru były nawet 120-140 km na godzinę. Dziś się troszkę uspokoiło w porównaniu do wczoraj, ale jednak walka z wiatrem będzie trochę. Na szczęście zaraz schowiemy się do lasu. Wracając do tego tematu o tych zmianach, oczywiście są to nowe opony. Wcześniej miałem fabryczne Mitas X-Road 38 mm. Teraz zakupiłem sobie Grafel Tufo Tundero 40 mm. Od razu, jak już zakładałem nowe opony, to czas oczywiście było już przejść na system bezdętkowy. Więc też oczywiście to zrobiłem. Wentyle nawet fajnie pasują, jakieś tam czarne na Allegro wyszukałem. Około 60 zł, 44 mm, więc tak idealnie pasowują się, nie wystały za mocno, ale też nie są za nisko. Co mogę powiedzieć, na razie ten kawałek co przejechałem, bardzo fajne odczucie. Nie wiem, czy to na razie efekt placebo, czy faktycznie z powodu szerszej opony i przejściu na mleko, jednak opony lepiej się dostosowują do powierzchni, ale naprawdę przyjemnie się jechało. No na tym odcinku leśnym na pewno by się przydało troszkę niżej, myślę, trochę ciśnienie, ale teraz będzie i tak dużo asfaltu, więc mija się senem zmniejszyć ciśnienia, potem znowu pompować na wyższe. Ale ogólnie na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będzie po całej trasie. Jak mówiłem, dzisiaj robię pętelkę, chyba 78 km mniej więcej wyjdzie z tego. Będzie jeszcze kilka innych różnych nawierzchni.
Zobaczymy, jak się będzie jechać po płytach Jumbo też. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o taką większą zmianę w celu, żeby się wygodniej jeździło. Dlaczego Tundero, nie Speedero? Jak już mu wspominałem, bieżnik jest bardziej agresywny, więc teoretycznie jest bardziej uniwersalny. Speedero ponoć jest szybszy na asfalcie, ale na angielskiej stronie, gdzie w kontrolowanych warunkach testują wszelkiego rodzaju lepszych opon rowerowych, gravelowych, MTB i tak dalej, w opisie zarzucę linka. Speedero tak naprawdę na niższym ciśnieniu nawet jest wolny od Tundero. Niewiele, ale jest. A na wyższym ciśnieniu jest niewiele szybszy, więc jak jeżdżę na takich miksach, tak naprawdę Tundero jednak lepiej mi się sprawdzi. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o zmiany. Jeszcze oczywiście kupiłem sobie też lepszą lampkę. Lezyn 1300 XXL. No do tej Evisers nie mam co porównywać, bo ta lampeczka to jest jakieś 40-50 zł kupiona w Kompecie z Allegro. Więc oczywiście, że ta kosztując prawie 6 razy tyle będzie zdecydowanie lepsza. Ale w końcu nie muszę się ograniczać do jazdy po zmroku, bo ta na podobnej sile, tu jest 500 lumenów, ona tam wytrzyma 1,5 godzinki, może 2. Tutaj na 450 lumenów to producent zapewnia nawet powyżej 8 godzin, więc można naprawdę długo sobie pojeździć. A na 800 lumenach chyba 4 godziny były, więc można mieć naprawdę mocne światło przez dłuższy czas. Take it.
zauważyliście, że to dużo nie mówię do kamerki, to głównie z tego powodu, że YouTube założyłem jako taki osobisty katalog tras, które przejeżdżałem, żeby potem sobie je pooglądać, wspominać. A że człowiek nieraz obejrzy jeden filmik, to wtedy takie mówienie do kamery w końcu się nudzi i wtedy człowiek przewija te elementy, więc bardziej może pokazać trasę, podzielić się z ciekawymi ścieżkami, może zainspirować kogoś na jazdę na rower przy okazji. Od razu czuć, kiedy wiatr współpracuje ze mną. No, już zostało niewiele do domu, praktycznie sam asfalcik. Podsumowując, te ponad 70 km, co przejechałem dzisiaj, to muszę powiedzieć, że oponki się sprawują super. Naprawdę przyklejają się do podłoża elegancko, gładko, więc przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony. Nie jestem w stanie powiedzieć, co dało więcej efektu, czy sam dubles, czy opony, bo wcześniej, jak już mówiłem, miałem Mitas X-Road. One były bezdętkowe, ale miałem tam dętkę wrzuconą. No nie mogę na nie narzekać, bo ponad 3000 km przejechane i żadnego kapcia nie złapałem. Więc sprawiły się naprawdę dobrze, no ale ten niebieżnik już się dosyć przetarł. Więc jak wymienić muszę jedno, to już niedobrze trzeba cały zestaw. Więc te Tufo Tundero 40 mm naprawdę są wygodniejsze. Więc nie pozostaje nic innego, jak czekać na troszkę cieplejsze dni, a przede wszystkim dłuższy dzień, żeby więcej tego słoneczka było, bo teraz jak już zachodzi się robi naprawdę bardzo zimno. Ale jak na tą porę, to i tak nie jeździ. Oby zima już za bardzo nie wracała i jak najszybciej do wiosny i lata. Dziękuję za towarzyszenie mi dzisiaj na trasie i do zobaczenia.